Siemanko, witam na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie vloga z jazdy. Z racji tego, że jest wtorek. A od... No od jutra po prostu zaczynam urlop. W związku z koronawirusem mam 5 dni urlopu. Oczywiście będzie... Codziennie będą jakieś filmiki na YouTubie. No i co, dzisiaj jedziemy. Tutaj widzę sklepy pozamykane w związku z epidemią. Sklep Bieszczyny do godziny 16 do 17. Tego nie było podane na stronie. No i przejechałem po prostu, jak był sklep zamknięty. Także spróbuję jutro podjechać i kupić tam to, co potrzebuję. Mam nadzieję, że to, że się mi uda, bo od jutra wprowadzają stan wyjątkowy, w sensie też takim, że zakaz wychodzenia z domu, policja ma jeździć, sprawdzać, czy ludzie nie chodzą. Można wyjść tylko w takich przypadkach jak do sklepu, do apteki, do lekarza czy do pracy. I to będzie wszystko, może wszystko jest możliwe. To nie wolno się spotykać więcej niż dwie osoby. No po prostu straszne to jest. No co, ja jadę tutaj samochodem i właśnie chcę powiedzieć parę rzeczy, ponieważ z tego, co zauważyłem po tym tygodniu, jakiś ten, to już ta epidemia trwa, jeździ bardzo mało samochodów. Prawie 70% mniej samochodów jeździ niż jeździło dotychczas. A smog, jak był, tak jest, nie zniknął. No i teraz pytanie do tych ekologów całych, co wprowadzają hybrydy, elektryki. No i co? Emisja spalin, prawda, się zmniejszyła, no bo samochody nie jeżdżą. No a smog został. Czyli kto z nas nabija butelkę po prostu, no bo... No bo tak jak mówię, no co, dieslem do miasta nie wolno jeździć. Benzynaki też mają ograniczone normy emisji. Najlepiej to hybryda albo elektryk. Tylko teraz tak, elektryka sobie kupimy. Mamy tam te akumulatory trzeba co jakiś czas wymieniać. I co, ze starymi trzeba utylizować, tam jest co jest, OUF. Po pierwsze, utylizacja akumulatora, jak to będzie wyglądało. Następnie wjadę sobie tutaj na Bocze pod las. Okej, niech sobie auto przejedzie. No i co, jak to będzie wyglądało? No będzie tak, jak będzie. No smog był i jest, czyli co? I teraz ci koledzy, co mówili, że to, że to jest wina samochodów, że to ci kierowcy, no to teraz mają. No i teraz co? Ja, jak ja powiedziałem, nie wnikam w szczegóły. Smog był, będzie. No dobra, ale teraz skąd my z tym smogiem, bo tak się zagadałem odnośnie koronawirusa, co? Z domu nie wolno wychodzić. Co ja będę, kurde, w ogóle robił, no? Tam nagram parę filmików z akordeonem, teraz z mandoliną, raz już ukulele nagram, no i to będzie wszystko. Także dobra, będziemy widzieć, jak to będzie wyglądać. Na razie to się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ta epidemia się jak najszybciej skończy. Pozdrawiam was i hej.